Witajcie kochani, spontanicznie ogrodnicy. Dzisiaj o tym, jak chronimy grusze przed rdzą gruszy. Bardzo polecam środek sprawdzony, to się nazywa środek ZATO. Tutaj macie torebkę od tego środka. Można go stosować na parchy, na mączniaki, ale również na rdze gruszy. Jeśli na waszych gruszach, na liściach pojawiły się takie plamy pomarańczowe, to jest objaw właśnie tego, że grusza choruje i choruje na bardzo poważną chorobę. To się nazywa rdza gruszy. Jest to choroba grzybowa. O, tutaj już nawet grzyb tak się rozrósł, że powstają nawet takie struktury wypukłe. Jaki jest ratunek? Właśnie ratunkiem jest ten środek ZATO. Jak go stosujemy? No, zgodnie z instrukcją jest mniej więcej od 8 do 12 litrów wody na 2,5 grama. Tutaj jest 2,5 grama, ale ponieważ jest to bardzo choroba inwazyjna, więc zastosujemy dawkę mocniejszą. To będzie dawka, cała taka torebka 2,5 gramowa pójdzie do takiego opryskiwacza, który ma 6 litrów. Proszę, nasyp i pójdziemy opryskać całość. Trzeba wysypać dokładnie. Załóż teraz tą kolbę. Tu jeszcze raz dla przypomnienia. Środek ZATO. Nasza grusza była pryskana w ubiegłym roku i trzyma się rewelacyjnie, także bardzo polecam. W tym roku jest ilość śladowa tych liści już porażonych, ale jednak troszeczkę występuje. Pójdziemy teraz do ogródeczka. Tak. Weźmiemy teraz ciśnienie, zrobimy. Przypominam, cała taka torebka tego środka na tutaj w tym przypadku 6. Musi być to dawka podwójna, dlatego że to jest choroba wyniszczająca. Dobrze, już starczy. Zamknijmy opryskiwacz i przejdźmy się teraz do gruszy. I spróbujemy opryskać. O, tutaj dzisiejszy zbiór pomidorków przy okazji. Idziemy teraz do gruszy i opryskamy, jak należy pryskać drzewko. Pryskamy je bardzo intensywnie, opryskujemy całe drzewko dokładnie, każdy liść, każdą gałąź bardzo obficie, również po pniu. I w koło pnia też również tutaj obsikaj bardzo i większy okręg, tak jak mają mniej więcej ta cała koronka tego drzewka. Tak pryskamy bardzo intensywnie, bardzo. Chodzi o to, żeby każde miejsce było na drzewku spryskane tym środkiem. Pamiętajcie również, żeby pryskać wtedy, kiedy pszczółki nie latają. My to robimy pod wieczór, żeby zachować wszelkie normy, żeby nie krzywdzić żadnego zwierzaczka, żadnego owada, szczególnie pszczółek. Bardzo intensywnie, po pniu, po całej koronce opryskamy. Zadbajcie o swoje grusze, nie będą chorowały. Ja w tamtym roku pryskałam gruszę właśnie tym środkiem. W tej chwili niewielkie ilości tego grzyba się pojawiły. Poleciłam również środek sąsiadom. Także to jest taka wspólna, zbiorowa nasza walka z chorobą grzybową, która nazywa się rdza gruszy. Na razie wam dziękuję. Trzymajcie się, kochani. Cześć, pa, pa.